Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Mateusz i dzisiaj mam dla was interesujące gadżety. Może takie nietypowe jak na portal wideotesty.pl, ale bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że jest to sprzęt idealny zarówno dla technologicznego geeka, jak i dla zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, który po prostu chce czuć się komfortowo podczas swojej codziennej pracy. O czym mowa? Ano o okularach przeciwsłonecznych. Ile razy zdarzyło wam się, że byliście w takiej sytuacji, kiedy było wam za jasno albo za ciemno, kiedy nosiliście okulary przeciwsłoneczne, a to wiązało się z koniecznością ich ściągania i potem ponownego zakładania? Ja mam dzisiaj rozwiązanie dla was, na ten problem. Jest to rozwiązanie marki Glassini. Dlaczego? Ponieważ okulary tej firmy mają możliwość dostosowywania jasności szkiełek. Zapraszam was serdecznie na dzisiejszy test. Do naszej redakcji trafiły trzy modele okularów od włoskiej firmy Glassini, założonej w 1997 roku. Producent od 2005 roku zajmuje się głównie najnowszymi technologiami, dlatego sprzęty, które testowaliśmy, trudno nazwać okularami, gdyż tak na dobrą sprawę szkiełka zostały w nich zastąpione transmisyjnymi ekranami LCD. Technologia ta jest bardzo podobna do tej, z którą mamy styczność w kinie trójwymiarowym. Zasada działania jest wyjątkowo prosta. Światło wnikające do matrycy jest wstępnie polaryzowane poziomo przez filtr polaryzacyjny. Następnie wiązka przechodzi przez szklaną elektrodę i warstwę ciekłego kryształu. Potem zaczyna się magia. Mikrorowki obecne na elektrodach wymuszają takie uporządkowanie cząsteczek tworzących warstwę ciekłokrystaliczną, aby przy włączonej elektrodzie nastąpiło obrócenie fali świetlnej o 90 stopni. Tłumacząc to na prosty język, cząsteczki ciekłych kryształków są ustawione tak, aby przypuszczać mniej lub więcej światła w zależności od naszych preferencji. Należy wspomnieć jeszcze o innej fajnej cesze. Mianowicie możliwości oglądania, co dzieje się za nami, bez konieczności obracania się. Wystarczy spojrzeć na krawędź lewego lub prawego szkiełka, które pod dużym kątem zachowuje się po prostu jak lustro. Przyciski, które pozwalają na dostosowywanie jasności, znajdują się po prawej stronie, tutaj na prawej oprawce. I jak możecie się domyślać, są one podłączone do układu scalonego, który z kolei napędza bateria. Według producenta ma ona starczyć na 1000 godzin ciągłej pracy. Jeśli chodzi o oszczędzanie energii, to okulary po 2 godzinach bezczynności wyłączają się automatycznie. Wyłączają się również automatycznie, kiedy przytrzymamy przycisk przez 3 sekundy. Obojętnie który, przytrzymujemy go przez 3 sekundy i okulary się wyłączają. Dwie z trzech par okularów, które przyszły do nas do testów, czyli okulary Capri i Bali, mają ten tryb automatycznego dostosowania jasności, natomiast te Aruby nie mają, ale oczywiście jest również wersja z dostosowaniem automatycznej jasności, po prostu te okulary kosztują nieco więcej. Okulary z funkcją Automatic Light Adjustment System kosztują kilkanaście złotych więcej, jednak wtedy urządzenie zachowuje się jak typowe fotochromy i natychmiast reaguje na zmianę natężenia światła. Zdecydowanie nie jest to dobre rozwiązanie dla osób posiadających wrażliwe oczy, bowiem gwałtowne zmiany jasności mogą stać się wyjątkowo niekomfortowe. Jeśli mowa o wykonaniu, to trzeba przyznać, że jest ono bardzo solidne. Oprawki pokryte są specjalnym, ogumowanym materiałem, który zmniejsza podatność na uszkodzenia i nie pozwala na przypadkowe ześlizgnięcie się okularów z nosa, a to przecież dobra wiadomość dla sportowców. Poza tym tego typu wykończenie prezentuje się całkiem nieźle, o ile jest w miarę regularnie czyszczone ściereczką dołączoną zresztą do opakowania. W przeciwnym wypadku ślady potu i tłuszczu z naszej twarzy będą zauważalne. Jednakże jest dosyć duży minus. Mimo że szkiełka pokryte są tlenkiem tytanu, to i tak nawet po krótkim użytkowaniu, jakim jest okres testowy, da się zauważyć mikroryski. Nie przeszkadzają one jednak w codziennym użytkowaniu i widoczne są dopiero po ściągnięciu okularów. Warto zauważyć, że technologia firmy Glassini opiera się nawet na dwóch filtrach polaryzacyjnych, co też tutaj w tych okularach Capri jest zastosowane. Powoduje to, że wiązka światła, która trafia do naszego oka, jest ustawiona w jednej płaszczyźnie, w jednym kierunku jakby, a dzięki temu obraz jest wyostrzony, nie rozmazuje się w żaden sposób, no i dodatkowo nie męczy to oczu, bo nie wpada na światło z różnych kierunków, tylko zawsze jednego na wprost, dlatego też oczy no, są mniej zmęczone, bo nie muszą tych jakby sygnałów też tak mocno przetwarzać. To na pewno przyda się kierowcom, tak? Bo podczas prowadzenia samochodu jest dużo odblasków, refleksu światła, chociażby z szyb budynków, czy po prostu z mokrej nawierzchni podczas deszczu. Nie zapomniano także o naszym bezpieczeństwie w tych okularach. Zastosowano tutaj filtry chroniące nas przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 nanometrów. Do kogo więc skierowane są okulary Glassini?
praktycznie dla wszystkich osób, które na co dzień spotykają się ze zmiennymi warunkami oświetleniowymi, a więc do kierowców, sportowców, podróżników czy wędkarzy. Prowadząc samochód nie będziemy musieli zakładać i ściągać okularów, bowiem jasność dostosuje się automatycznie. W przypadku osób uprawiających chociażby jogging, duże znaczenie będzie miała waga, która w tym przypadku wynosi zaledwie 120 gramów, a dodatkowo istotne będzie także gumowe wykończenie zapobiegające ześlizgnięciu się gadżetu. Wreszcie podróżnicy na pewno nie pogardzą wysokim bezpieczeństwem produktu Glassini w zakresie filtrowania promieniowania UV typu A, B i C oraz równomiernym rozłożeniem fali świetlnej, zanim ta trafi na siatkówkę naszego oka. Nie można zapomnieć również o tym, że każdy model sprzedawany jest w zestawie ze specjalną pochewką i ściereczką. Jeśli chodzi o moją prywatną opinię, to najlepiej, najfajniej nosiło mi się okulary Capri Black, które mam teraz na swoim nosie. Być może dlatego, że są podobne do Ray-Banów, Wayfarerów. Być może dlatego mi się tak spodobały. No ale generalnie są bardzo fajnie wykonane. Zresztą jak wszystkie te tutaj okulary. Tak samo jak Aruby, które mam tutaj po mojej lewej stronie. Ciekawe rozwiązanie kolorystyczne, tak? Tutaj mamy czarny kolor z przodu, a oprawki mamy białe. Jest to spoko rozwiązanie. Podobnie jak okulary Bali, które również no mają białe tutaj oprawki z przodu, natomiast to, co zakładamy na uszy, jest czarne, więc tutaj Glassini no proponuje takie no śmiałe rozwiązania, jeśli chodzi o kolorystykę. Jeśli chodzi o te okulary Bali, to mają również wymieniany tę część, którą zakładamy na nos, więc można ją dostosować do rozmiaru naszego nosa, ale akurat te okulary Bali nie przypasowały mi tak bardzo jak dwie poprzednie pary, ponieważ no są po prostu małe, a ja jakoś tak małych okularów nie lubię. Co warto jest zaznaczyć, to te okulary Aruba najlepiej pasują, jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś zastosowania sportowe, ponieważ naprawdę bardzo dobrze się trzymają na nosie i no nie ma szans, żeby je zrzucić z głowy, z nosa. Naprawdę trzeba bardzo dużą siłę by tutaj wykorzystać, albo po prostu zdjąć je ręką, żeby je no zsunąć z naszego nosa. Na to wpływa na pewno ta ogumowana powierzchnia, która zapewnia no pewność i solidność tej pozycji na naszym nosie, na naszej twarzy. No i ich wykonanie, tak? Profil tych okularów Aruba jest zakrzywiony, no co idealnie przypasowuje się do naszej twarzy. Na uwagę zasługuje także na pewno niska waga wszystkich modeli, ze względu na to, że ważą one w okolicach 120 gramów. Wpływa to bardzo pozytywnie na jakość, na jakby na przyjemność i jakość użytkowania na co dzień. No ponieważ jeśli mamy za ciężkie okulary, to też nos nam się męczy i czujemy ten opór na twarzy, a to nie jest przyjemne. Z mojej strony na minus na pewno trzeba zapisać to, że mimo, że te okulary są pokryte, szkiełka są pokryte tlenkiem tytanu, to pojawiają się jednak na nich mikroryski. One nie są widoczne, kiedy okulary mamy założone, natomiast są widoczne, kiedy po prostu tak na nie spojrzymy. Postaram się wam to jakoś w przebitkach na kamerze pokazać. Dla was na pewno decydującym aspektem będzie cena. W tym momencie trwa promocja w sklepie Glassini na niektóre modele, więc cena okularów waha się w granicach 240 do 340 zł. Także tutaj jest różnica 100 zł powiedzmy między różnymi modelami i modelami z opcją automatycznego regulowania jasności. No więc cena jest podobna jak chociażby do Ray-Banów Wayfarerów wspomnianych wcześniej przeze mnie, bo tam jest w okolicach 300 zł cena za te okulary. Dlatego ja osobiście powiem wam, że chętnie dołożyłbym te powiedzmy 40 zł do 340 i zakupił chociażby takie okulary Capri, ze względu na to, że mają większe bajery, więcej możemy pod względem bezpieczeństwa z nich wycisnąć, bo tak jak mówię, te filtry polaryzacyjne naprawdę wpływają na to, że oko się mniej męczy. No ale ostateczny osąd zostawiam wam, tak to wybierzecie, czy chcecie wydać tyle pieniędzy na tego typu okulary. Powiem wam, że no, mnie bardzo zaintrygowało to rozwiązanie i bardzo mi się podobało, szczególnie to dostosowywanie jasności, szczególnie automatyczne, gdzie nie muszę po prostu klikać, tylko idę, jeśli słońce świeci mocniej, to okulary automatycznie się przyciemniają, jeśli jest ciemniej, to rozjaśniają się, praktycznie wyglądają wtedy jak zerówki. No, ja dziękuję wam w tym momencie serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Zapraszam do innych filmów na portalu wideotesty.pl, do innych recenzji, do innych testów, do video news, no i do odwiedzenia naszych profili na portalach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, na razie.